Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Wobec czego, panie pośle, ten sprzeciw jest? Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szczęść Boże, dobry wieczór. Wobec czego ten sprzeciw, panie pośle? Sprzeciw, szanowna pani marszałek, wobec postępującej groteski tej procedury, którą pani tutaj aplikuje w Wysokiej Izbie. W kontekście sytuacji katastrofy społeczno-gospodarczej zafundowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Panie pośle, mówimy o trzech uchwałach. Sprzeciw wobec czego, panie pośle? Albo pan doprecyzuje, albo panu podziękuję. Wprowadzanie pod obrady Wysokiej Izby uchwały jednej, drugiej, trzeciej odwołujących się do skądinąd bardzo ważnych faktów historycznych zakrawa na groteskę, ponieważ okupanci, ani narodowi socjaliści niemieccy, ani międzynarodowi socjaliści sowieccy nie ważyli się dokonać tego, czegoście wy właśnie dokonali, nie ważyli się zamknąć Polaków w domach, zamrozić życia gospodarczego. Dziękuję. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem do zastosowania artykułu 51 nie dokonała żadna władza okupacyjna, w przypadku druków 371, 372 i 373 sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na zastosowanie artykułu 51 punkt 1 regulaminu Sejmu w przypadku druku numer 371, 372 i 373, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jak zgłaszają mi koledzy, że informacja w systemie była sprzeczna ze sposobem przedstawienia przez panią marszałek. Jest tak samo, jak kto jest za skierowaniem do komisji. Jest sprzeciw, to się głosuje tak o przyjęciu informacji. Sprzeciw, jeżeli ktoś nie chce przyjęcia informacji, to jest sprzeciw, jest dobrze, panie pośle, na pewno. Bo był wniosek pani pośle. Czy może pani to, ponieważ to jest wątpliwość licznych, czy większej ilości posłów, czy mogłaby pani marszałek to jeszcze raz ogłosić? Dziękuję. Ponieważ są wątpliwości, jeszcze raz powtórzę. Przeczytam pod głosowanie, poddam pod głosowanie, nie, w systemie jest dobrze, pod głosowanie poddam wniosek o przyjęcie informacji do wiadomości, a w związku z tym, że był zgłoszony sprzeciw, to pytanie brzmiało, kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem, tak jak to wcześniej powiedziałam, kto jest za przyjęciem informacji do wiadomości. Więc jeszcze raz powtarzam, bo zgłaszają tutaj posłowie. Nie, ale ja jeszcze nie zakończyłam głosowania, panie pośle, więc cały czas ono trwa. A wyświetliło się, proszę państwa, że wobec sprzeciwu, wobec przyjęcia informacji. No, złożyliście państwo sprzeciw wobec przyjęcia tej informacji. No naprawdę, to nie... No ja, no przecież... Pani, jakby pani miała głos, wszystko by było jasne, tak? Proszę państwa, jeszcze raz, ja wiem, co... Wyświetla się to samo, co tutaj. Pani odczytała, okej, ale tak. Nie, no tak samo jest tutaj. Pani pośle, proszę państwa, no naprawdę, bardzo proszę, wiem, że jest późno, ale skupcie się państwo. Przeczytałam wyraźnie, proszę państwa, to był punkt informacja rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym. Wobec propozycji przyjęcia informacji do wiadomości zgłoszono sprzeciw. Pod głosowanie poddam wniosek o przyjęcie informacji do wiadomości.
A macie państwo wyświetlone, że został zgłoszony sprzeciw do tej informacji. No nie pierwszy raz, proszę państwa, takie głosowanie jest, jeżeli chodzi o sprzeciw. I jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w trakcie głosowania, jeszcze go nie zamknęłam, więc jeszcze raz mówię, kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest za przyjęciem informacji? Tak było sformułowane pytanie. Nie zakończyłam głosowania. No to jeżeli ktoś, proszę państwa, nie wie, jak się głosuje, to jest jego problem. No. Pani marszałek uznała, że stosowne powtórzyć to w trakcie głosowania, a zatem potwierdziła pani... Dziękuję. Pozostawiała coś do życzenia. Nic, panie pośle. Procedura nic nie pozostawiała do życzenia. Tak się państwo zachowujecie, jakbyśmy pierwszy raz głosowali sprzeciw. No, naprawdę. Oczywiście, że nie głosowaliśmy sprzeciw. Nie. Ponieważ, ale nie, to nie chodzi o dyskutowanie. Pani może przerwać to głosowanie, to z wnioskiem formalnym, no muszę powiedzieć, żeby wytłumaczyć, skąd to się bierze. Pani marszałek, znaczy nie może tak być, bo jest, pani wprowadziła w błąd posłów. Niechcący, bo niechcący. I system podał, że głosujemy sprzeciw, a nie głosujemy informacja, to jest różnica. Został zgłoszony sprzeciw, panie pośle. Znaczy, ale pani nawet nie umie poinstruować posłów, no pani marszałek. Ale pani ma doświadczenie w powtarzaniu głosowań. Pani marszałek, wystarczy tylko głosowanie nie zostało. Nie byłoby zgłoszone. Dobra, zaczekajmy na wyniki. Dziękuję. To... Pani marszałek informuje mnie, że żeby była reasumpcja, trzeba zebrać podpisy. Ale przecież obecność posłów w tej sali jest reglamentowana przez panią marszałek, więc jeśli pani marszałek zgodzi się na zbieranie podpisów przez tablet drogą mailową, to ja zorganizuję tę zbiórkę w tej chwili. Pani marszałek właśnie eksperymentuje. Głosowało, jak widać, proszę państwa, głosowaliście dobrze. Głosowało 455 posłów, 233 za, 221 przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm informację przyjął. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 11 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym kończymy 11 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w systemie informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie posiedzeń Sejmu. Informacja o terminie i porządku dziennym 12 posiedzenia Sejmu zostanie paniom i panom posłom doręczona. Zamykam posiedzenie. Przepraszam bardzo, a uczciwe jest, żebym ja czekała od wtorku, od wieczora do czwartku na... A moja? No. Ale to nie tak się załatwia, naprawdę. No, liczyłam na trochę inne zachowanie. Blokowaliśmy to przy pierwszym COVID-zie i przy drugim COVID-zie, bo tyle poprawek, co było zgłoszonych i na ostatnią chwilę wprowadzanie... Senat wprowadza w błąd. I moglibyśmy to głosować cały dzień. Wczoraj cały dzień miała być komisja, tak mówiłam? Ale moja też nie ma. No właśnie, oczekiwałabym raczej zrozumieć. Trzeba wpłynąć, panie pośle, na pana marszałka Senatu, żeby jednak traktował mnie poważnie, bo rozmawiałam z nim, a nie z urzędnikiem Senatu. Więc jak macie
wpływ, to bardzo proszę, żebyście wpłynęli, żeby poważnie potraktował. To, że Izba niższej, że ja jestem niższa, to nie oznacza, że mniej ważna, więc... Po to zrobiłam czwartek, żeby całą środę Komitet Finansów, a my od rana siedzieli cały dzień, tak?